Siemanko, siemanko, z tej strony Procenta, jesteśmy w California Skate Shop. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka cyklu Rap Talk we współpracy z California Skate Shop, SkateEurope.com, we współpracy z Nervous, Energy Drink i oczywiście z HipHop.pl. Ostatni odcinek tego sezonu wywiadów, dlatego mamy dzisiaj specjalnego gościa, ojca chrzestnego polskiego rapu, DJ Volt, 600V. Jak można się tytułować? VOLT? No chyba te trzy takie najbardziej skrzywki do siebie pasują, co Sebastian? Niewidzialna ręka. Niewidzialna ręka, no. A to określenie ojciec chrzestny polskiego rapu, jak się z tym czujesz? Niedobrze. Ojciec chrzestny, po pierwsze, jakby nie jestem religijny. Po drugie, jakby ojciec chrzestny każe mi się również w jakimś tam sensie sycylijsko-mafijnymi stwierdzeniami, co też do mnie nie pasuje. Więc jakby spoko, no. Zrobiłem parę kawałków na początku, no. No teraz nawet wyszedł taki film dokumentalny z tymi kawałkami, które zrobiłeś. To się nazywa Skandal Ewenement Molesty. O, pamiętam nazwę. Oglądałeś już? Podobał ci się ten dokument? Znaczy spoko. Znaczy widziałem gorsze dokumenty w życiu, znacznie. Nie? Mhm. Ale tak jakby często tak jest, że jak chcesz, mówisz jakieś rzeczy w dokumencie, a potem następuje edycja, to te rzeczy, które wydawały tobie się, że są najważniejsze, znaczy w tym wypadku mi, zostały wycięte, natomiast jakieś marginalne rzeczy zostały uwypuklone, ale wszystko, co tam jest, rzeczywiście powiedziałem, to już jest plus. No, zdjęcia do tego filmu trwały chyba 3 lata, pamiętam... Nie, jak... bardzo fajna ekipa, bez żartów, jakby na serio, ludzie, którzy rzeczywiście widać, że to, co robili, zrobili sercem i... Absolutnie nie chcę tu nikomu mówić złego słowa o żadnej osobie z ekipy, która robiła ten film. Bardzo sympatyczny kolesie, w ogóle jakby można z nimi normalnie rozmawiać, wszystko jest okej. Okay. Znaczy jakby to, o czym mówiłem, czyli nie to dokładnie zostało przedstawione, co chciałem wyrazić, nie jest prawdopodobnie wina ich złośliwości, tylko jakby troszeczkę inne, odmienne optyki tematu, no nie? Jakby na temat spojrzenia na to, jak patrzymy na tą historię. Ale spoko, jakby bardzo, bardzo, nie ma tam żadnych rzeczy, co do których powiedziałbym, że to jest nieprawda, czy że jakaś konfabulacja. Można spokojnie uznać, że ten dokument jest w dużej mierze wiarygodny. Czyli mamy taką piękną pocztówkę historyczną polskiego hip-hopu. A jaka jest twoim zdaniem największa wartość tego dokumentu dla przyszłych pokoleń, dla młodych ludzi, którzy to zobaczą? Właśnie zabrakło moim zdaniem odrobinę pokazania tej bezinteresowności materialnej, jaka wtedy nami kierowała, nie? Jakby, wydaje mi się, że to byłaby wartość, żeby ludziom chociaż trochę uzmysłowić, że robienie hajsu to spoko, jakby, ale to nie, jeżeli to jest cel w życiu, to doprowadzi do nieszczęścia po prostu, wbrew pozorom. Jakby, taka jest moja idea i wydaje mi się, że taka idea była hip-hopu w latach 90., która została nieco zachwiana i ten film jakby tej różnicy nie ujął. Wydaje mi się, że troszkę za mało o tym jest, a troszkę za bardzo o jakichś zmianach ustrojowych, które mniej bądź bardziej są drugoplanowe w kontekście kulturowym całego tego przedsięwzięcia. No z tego, co mówisz, mam wrażenie, że troszeczkę krytycznie odnosisz się do obecnego stanu hip-hopowej sceny, czy to w Polsce, czy globalnie na to patrząc. Wiesz co, nie, hip-hop jest zajebisty. Problem polega na tym, że mnóstwo ludzi używa tej nazwy do określenia czegoś, co nie jest hip-hopem. Jakby, więc jeżeli mówi o tym, co jest hip-hopem autentycznie teraz, dzieją się ciekawe rzeczy. Producenci hip-hopowi robią fajne rzeczy, tylko jakby uwaga publiczna jest skupiona na tych, którzy bardziej są w stanie zagwarantować sobie zasięg, a to nie ma żadnego związku z jakością artystyczną ich produktu. Tak to nazwijmy kolokwialnie. Ich muzyki w skrócie. Więc nie no, hip-hop ma się dobrze, tylko mnóstwo ludzi, którzy robią pop, nazywają to hip-hopem. I jakby to jest serio, to jest po prostu schabowy wegetariański, no, dla mnie. A jakie są twoje wrażenia po gali Schabowy soi. Jakie są twoje wrażenia po popkillerach? Kilka tygodni temu się odbyła ta gala w Warszawie. Mnóstwo ludzi, którzy mówią, że kochają hip-hop, są związani z tą kulturą, a jednak jak grając na afterze odpaliłem EPMD i KRS-One, to czułem się jak rebeliant na tej imprezie trochę. Mhm. Jakby, że to jest jednak zbyt hip-hopowe. Jak na ten klimat, który na scenie panował, no nie? W sensie muzycznym, bo jakby
liryka no to jest sprawa, której jakby, co do której mniej mnie jakoś tam ciągnie oceny, bo dla mnie słowa no to słowa. Natomiast sama muzyka, jakby no, współczesna era jakby zmieniła zupełnie muzykę. Nie jest, znaczy to się nazywało hip-hop, a teraz jest coś innego, a ta nazwa używana jest do opisu czegoś innego w celach komercyjnych. Mhm. Ta nazwa się sprzedaje, więc ludzie robią coś, co jest jakby śpiewem pod pop, nazywają to hip-hop i nagle ludzie myślą, że to jest hip-hop i teraz ty mnie pytasz, czy ja to lubię. No pewnie, że nie, no bo to jest wyśmiastwo zwykłe, to nie jest żaden hip-hop po prostu, to buracka kradzież. Natomiast jakby hip-hop, ten, który rzeczywiście można nazwać hip-hopem, ma się świetnie. Dużo wielu fajnych producentów robi cały czas swoją muzykę. Jakby tylko niewiele osób jakby ma szansę do tego dotrzeć przez zamulenie obrazu, przez tych popowych buraków po prostu. Może jakimś złotym środkiem jest taki format właśnie zastosowany na popkillerach, czyli występy raperów z zespołem Puff Beats, orkiestra. No nie, no właśnie to jest jakby rozmiękczenie tego tematu. Jakby, nie? To jest jakby, no jest to, dla mnie to jest jakby doznanie bez sensu. Znaczy, chwila, jakby nie chciałbym skrytykować popkillerów, bo to są naprawdę fajni ludzie jakby i też jakby nie spotkało mnie z ich strony nic nieprzyjemnego, więc oczywiście ja też nie chcę niczego powiedzieć, bo to nie jest też ich wina. To nie jest jakby, mówimy o popkillerach, ale jakby to się nie odnosi do tej gali. Ta gala jedynie reprezentuje jakąś szerszą politykę, która odbywa się na tej scenie. No więc jakby dla mnie branie zespołu z pararokowego, popowego do akompaniowania podczas koncertów rapowych jest takim samym bezsensem, jakbyśmy zrobili koncert Metaliki, gdzie dwóch, trzech keyboardowców gra kawałki Metaliki, wokalista śpiewa z płyty materiał, a keyboardowcy grają, odtwarzają te bity Metaliki, znaczy muzykę Metaliki na keyboardach, jakby, nie? Jest to samo zupełnie co innego po prostu, jakby. Więc ja idę, bo znam płytę, idę, żeby posłać kawałka z płyty, a tam słyszę co innego po prostu i to ma być niby to samo. Po co ci muzycy tam są? Muzyka zrobiona w studio przez DJ, tam powinien być DJ, gramofony, to jest kropka. A nie band jakiś, który gra w ogóle co chce, jakby nie do rytmu, bo to są w ogóle inne bity niż te bity jakby na albumie. Więc to jest jakby no, pod względem estetycznym takie, znaczy jeszcze raz, to nie jest o popkillerach. Jakby, bo to jest jedynie jakby jakieś tam miejsce, zresztą przy tym wiem, że tym ludziom tam jakoś też towarzyszy miłość do kultury, nie? Tylko być może ludzie nie zauważyli w pewnym momencie, gdy tam metamorfoza nastąpiła, że koncerty hip-hopowe stały się koncertami popowymi z rapem. Tyle. Więc to mi się nie podoba w współczesnej kulturze. No i też jakby ta homogeniczność brzmienia oczywiście, no nie? Jakby jest też jakby jest ciężkim zjawiskiem dla kogoś, kto był przyciągnięty, że każda płyta brzmi inaczej. W momencie, w którym ja się fascynowałem hip-hopem, kupowało się płytę i natychmiast każdy zespół miał swój sound i można było rozróżnić, że to jest inny zespół, bo gra inaczej. To jest inny producent, bo gra inaczej. Inne w ogóle proporcje, jakby inny rytm, inne tempo. Natomiast teraz wszystko to jest to samo. Jakby to dlatego tak jest, bo to jest najbanalniejszy sposób zrobienia bitu. Wziąć Fruity Loopa i wrzucić po prostu Omnisphera, Fruity Loopa, trzy przyciski, śmiga. I dużą komplikację hi-hatów, żeby się wydawało, że to jest fajne. I że dużo się napracowałem jakby. Znaczy, mnie to jakby nie oszukuje, no nie? To jest najprostsze, co można zrobić, żeby wydawało się bardziej skomplikowane. A dalsza komplikacja materiału nie powoduje wzrostu wartości artystycznej, więc jakby jeżeli chodzi o muzykę we współczesnym, tym co nazywa się hip-hopem, to jest żenada. Natomiast jakby rap jest fajny, chłopaki rapują cały czas ciekawe teksty. I jakby mówią prawdę no, o swoim życiu, że to życie stało się trochę bardziej takie popowe, powiedziałbym. Materialne może? Materialne, zmaterializowane. Trochę o tym też jest bardziej, no, też jest jakaś prawda. Więc w żadnym wypadku jakby uważam, że raperzy posuwają się do przodu, że młodzi MC również mają ciekawe rzeczy do powiedzenia. Oni też nie żyją w prostych czasach, umówmy się. Jakby to nie jest tak, że mają się z czym zmagać takim oczywistym, ale brak rzeczy oczywiste, z którymi się masz zmagać, powoduje, że fikcyjne rzeczy powodują w tobie chęć zmagania się z nimi, co jeszcze bardziej jest w stanie doprowadzić cię na manowce niż prawdziwe problemy, których trzeba z tymi trzeba uporać. Różnica polega na tym, że z prawdziwymi problemami się możesz uporać, a z fikcyjnymi problemami się nigdy nie uporasz, bo one nie istnieją. Więc jakby takie pokolenie niestety teraz mamy, ale to nie jest też jakby wina tych ludzi, bo oni się po prostu urodzili w jakiejś rzeczywistości, wychowali, więc nie. Raperzy sobie dają radę. Spokojnie widzę w tym ludzi, którzy jakoś tam chcą żyć i mówią prawdę o sobie i szczerość. Natomiast muzyka współczesna jest to totalna mogiła dla mnie. Jakby gdybym się urodził 20 lat później i teraz bym miał słuchać jakiejś muzyki, to w życiu bym nie słuchał tego, co nazywa się hip-hopem, bo to jest tak nudne i popowe i takie ogólnodostępne i po prostu mało wyrafinowane, że to już bardziej się nie da. Więc jakby, ale to mówię o tym hip-hopie, który się mianuje hip-hopem, będąc de facto popowym jakimś tam
badziewiem. Natomiast prawdziwy hip-hop, jakby WCK w Polsce, na świecie producenci, noc, kurczę, te płyty cały czas powstają. Tylko ludzie po prostu z racji tego, że to jest mniej takie kolorowe i się mniej błyszczą, to mniej tam mają tych otworzeń w okienkach. Jest mniej im zależy, czy może nam mniej zależy na tym, żeby wam machać codziennie po 5 razy, tylko się maneczko, zjedziemy śniadanie. Cieszycie się? No, jakby to nie jest moja idea, jakby trzeba być debilem, żeby tak się zachowywać, no, jakby w moim rozumieniu prostym, a teraz jakby to jest standard, no nie? Więc jakby no to powstaje social rozbieżność, media. Powstaje rozbieżność. Znaczy social media są spoko jakby, bo możliwość tego, że ludzie się mogą komunikować, no to jest jedynie na plus, tylko... Ekshibicjonizm, tak, social tylko, media. Tak, tylko jakie to generuje u ludzi potrzeby jakby, no nie? Że ludzie czują, że o, to jest sygnał, że muszę coś zrobić, muszę zaistnieć w tych social mediach. No, jakby, no i potem istnieją niestety w tych social mediach ci ludzie, którzy muszą zaistnieć, no i jakby stąd mamy kulturę opartą o jakby kryteria oceny ludzi na podstawie ich popularności, a często ludzie nie oglądają klipów dlatego, bo są zajebiste, czy rzeczy w telewizji, dlatego, bo są głupie. A że jak zrobić coś totalnie debilne, to też ludzie chcą to obejrzeć. Natychmiast masz 10 baniek odtworzeń, bo ludzie się z ciebie śmieją, że jesteś debilem. A potem promotorzy w klubach myślą, o, ten to ma milion 10 odtworzeń, musimy go do siebie do klubu zaprosić, żeby tutaj zajebisty debilizm nam pokazał jeszcze bardziej, nie? Jakby nakręca się skala, jakby jakiejkolwiek, po prostu kiedyś było takie powiedzenie, nieważne jak to je mówią, byle mówili. To teraz mamy apogeum po prostu skutków tego powiedzenia. No, to czuję, że trzymałeś to głęboko w wątrobie i chciałeś nie tak głęboko wrzucić ten, nie, no wiesz, ten żółć. Znaczy jeszcze raz, nikomu personalnie nie chcę dogryzać, ale jak ktoś czuje do niego, to przepraszam. Porozmawiajmy chwilę o twoim etapie rapowania, bo też taki no właśnie, etap był właśnie. Przecież. Można, jeszcze to jest kolejny, to jest kontynuacja. Można zrobić coś źle, ale trzeba wtedy zdać sobie z tego sprawę i zaprzestać, nie? Więc jakby ja rapowałem beznadziejnie, zdałem sobie z tego sprawę i zaprzestałem. No ale co sprawiało, poza tym, że jak sam mówisz, nie widziałeś progresu, tak? Oceniałeś bardzo krytycznie swoje poczynania. COVID. Co sprawiło, że nie chciałeś dalej brnąć w tą zajawkę? Co cię nie, od no, tego nie, odciągało, znaczy, od rapowania? Wiesz co, nie byłem zadowolony z tego, co słyszę zwyczajnie. Mhm. Jakby to jest tak, że nie wiem, wchodzisz do restauracji, dają ci jedzenie jakieś na talerzu i to nie jest głębsza filozofia. Smakuje albo nie smakuje, nie? Jakby tak samo jest dla mnie z muzyką i z wartościami estetycznymi. Jakby smakuje albo nie smakuje. Moje rapy mi totalnie jakby nie smakowały. To była najgorsza po prostu kaszanka w świecie. Natomiast jakby bity były fajne pod spodem. Pomyślałem, dobra, nie muszę robić wszystkiego, będę robił te bity, bo te rapy mi nie wychodzą. A to jest wskazówka. Jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na fisz, nie? No tak, zostawiłeś rapowanie ostatnio chociażby Kubie Knapowi, tak. Z którym puściliście płytę Fundament. Ale on dobrze rapuje, to dlatego właśnie, no, że Kuba najbiście rapuje. Dobrze rapuje. Tylko szybko w ogóle chyba ten album powstał, nie musiałeś się męczyć przez dwa lata. Specjalnie. Nie musieliśmy się męczyć, tylko jakby tam jakieś tam, Kuba coś tam przeżywał życiowe, jakieś ewolucje, czy nawet może rewolucje. No i przez moment tam znikał, pojawiał się, ale jakby to było w trakcie cały czas i wiesz, znaczy jakby nie, się o tą płytę nie martwiłem, bo wiedziałem, że Kuba potrafi nawinąć i potrafi nagrać, co udowodnił i udowadnia z częstotliwością jakby skoku sekundnika, więc fakt, no kurde, to nie mogło nie wyjść, no to bardziej, że ja też jakby lubię jego styl, ja wiem, co mi się podoba, co nie w rapie i jakby styl Kuby Knapa jest stylem wielbłąda, dromadera po prostu, który idzie po bicie. Ja lubię takie bity duże i potem dromader pasuje do tych bitów i jakby te bity z tym wokalem się kleją i jakby wiedziałem, że Knap taki jest, że on to doskonale jakby sklei, no nie? No macie taki kawałek, cipa to cipa, gówno to gówno, taki właśnie, ja nie pisałem wiadomo co jest co, ale no tak. Tam jest mashup z fragmentami różnych polskich komedii. Co tam jest, poczekaj. Wilki, młode wilki, psy, poranek kojota, chłopaki nie płaczą, killer. No same klasyki. A ty w 95 roku wyprodukowałeś ścieżkę dźwiękową do filmu Graffiti, tak? To... Tak mogło być. Mhm. Znaczy, wyprodukowałeś ścieżkę dźwiękową do filmu Graffiti, to brzmi dosyć oficjalnie. Paru ziomeczków, którzy robią graffiti, przecież się zapytali, Włod, nie masz jakichś bitów, żeby się tam podłożyli pod ten filmik? Spoko. Koniec. Dałem bity, jakby nie ma bardzo o czym mówić. W każdym razie to zrobiłem z tego, co pamiętam, non-profit, jakby dla rozwoju kultury i jakby spoko. No tak, bo to nie jest film Nocne Graffiti, a wiesz, ja pomyślałem sobie o tym filmie Nocne Graffiti przez chwilę. To nie, był taki to też polski hit kinematografii, ale nie, oczywiście. To nawet nie oglądałeś tego filmu. Tak. A takim najbardziej, największym hitem, który stworzyłeś, to chyba kawałek z TDF-em, co? Mercedes S600.
odczułeś skalę szlagieru tego numeru? No nie wiem, być może wiedziałem, że tak będzie na moim bicie. Też jest jakby jakimś to jest klasyka, to jest turbo klasyka. Nie jestem, kurczę, biznesmenem na moim bicie, też może jest jakimś takim klasykiem. Ale tak do bounce'u, wiesz, na imprezę, w lato. No, znaczy to nie przyświeca mi ten cel jakby koniecznie, żeby to był bounce'owy kawałek Mercedes 600. To raczej chodziło o to, że chciałem jakby zrobić coś nie z sampli, tylko na syntezatorach. Kupiłem sobie wtedy Korga Z1, jak to mówię w każdym wywiadzie, ale to jest prawda. To dlatego tak mówię. Kupiłem tego Korga i jakby zacząłem wciskać przyciski, zobaczyć co z niego wychodzi. Tam było parę gałek, jak pokręciłeś i powciskałeś, to całkiem zupełnie fajne rzeczy wychodziły i pomyślałem, że dobra, zrobię to na ten kawałek. No i ten Mercedes 600 to był bardziej soundtrack tego Korga Z1 jakby, no nie? Zresztą najfajniejsze w ogóle kawałki wychodzą, jak kupisz sobie nowy sprzęt i go próbujesz jakby okiełznać, co z niego można wyciągnąć, no nie? To tych pierwszych 5-10 kawałków to naprawdę najczęściej są arcydzieła. No i na tym samym sprzęcie też wyprodukowałeś bit do kawałka Górala z Kastą, tak? Wychylę dymy. Tak, też. Tak. To jest kawałek Volta, w którym Góral Kasta występują gościnnie, no czyli żeby nie było. Oczywiście, że tak. Na przykład Zipsqua, Z i P, Zipsqua, to jest ten sam syntezator. Tak, kawałek też na jednej płycie był. Z kolei style zdaje się, bo tak. Zipsqua, Z i P, Zipsqua, no to też jest Z1. Zdarza ci się te albumy, które wyprodukowałeś, włożyć do odtwarzacza w samochodzie, czy tam w domu i sobie taką zrobić sentymentalną podróż? Nie, zupełnie nie jest tak. Nie mam też takiego czegoś, że na przykład swoje stare gacie przeglądam się i przeglądam, na przykład jakieś zdjęcia z dzieciństwa, wpadam w romantyczny nastrój. Niekoniecznie. Okej. A z tych najświeższych rzeczy, to czego teraz można się spodziewać? Bo wiem, że macie rozkopany projekt z amerykańskim raperem Fokisem, tak? Tak, to jest taki koleżka, który w ogóle ukochał sobie Europę, przyjeżdża tu regularnie jakby i ziomkuje się we wszystkim. Edo G brał udział w trasach z Edo G na przykład. Edo G, z Sadatem X, zdaje się, z Elda Sensi, z Artifacts. Tak, to jest grupa ziomków, oni tam też przyjeżdżają do Europy, no i my jakoś tam, jako że ja robię bity, on nawija, to się zakolegowaliśmy. Bo te moje bity dosyć dobrze pasują do czarnego flow jakoś. Tak się jakoś dzieje, że ja robię, no jakoś tak urodziłem się z funky groove'em po prostu. Ja mam funky gdzieś tam wpisane, no nie, zaprogramowane. No i czarni też jakoś wymyślili funky i funk, więc jakby to się klei. Oni czują moje bity od razu, jakby bardziej, znacznie łatwiej, to już mówiłem wiele razy, że łatwiej mi się dogadywać z czarnymi raperami niż z polskimi, bo polscy często marudzą na moje bity, a czarni nigdy nie marudzą. Jakby, nie? Więc jakby zupełnie, zaraz mam wokale ponagrywane, wszystko jest do rytmu, nie trzeba nic poprawiać, jakby wszystko jest równo. No ale na twoim nowym winylu to chyba nikt nie ma ludzi na bitach, bo to są instrumentale. To jest przekrój twojej twórczości muzycznej. Tak, postanowiłem jakby tam rzeczywiście, no bo producenci mam takie swoje winyle z instrumentalami czasami. Ja też jakby nigdy do tej pory jakoś szczególnie nie inwestowałem w fonografię samą w sobie wydawnictwa, żeby coś wydawać, ale jednak no, po części też ekonomia, bo z drugiej strony jakby skoro robię muzykę, no to uczciwie jest z tego żyć jakby najbardziej, a nie robić inne rzeczy, żeby żyć, a muzykę robić tak sobie. No więc miałem tam trochę instrumentali, kolega Zając zaproponował tutaj kolabo, że tam jakby on wytłoczy, podzielimy się, jakby zrobiliśmy sobie winyl instrumental, to są instrumentale, klasyczne instrumentale zdaje się, klasyczny instrumental, coś nazywać jakoś tak. Pierwsza część już jakby została, mamy już test presa, na przestrzeni 4 tygodni powinniśmy mieć wytłoczone egzemplarze, stówka już poszła w przedsprzedaży, czyli mamy nakład zwrócony. Czyli druga część w zasadzie będzie się tłoczyć w ciągu tam powiedzmy miesiąca. Druga część tych instrumentali klasycznych, czyli tam wiedziałem, że tak będzie, czyli nie jestem biznesmenem, czyli gdy wstaję późnym rankiem, przywitam się z śniadankiem, czyli te wszystkie hity, klasyki takie. I Mercedes 600 Beat też jest jakby, do wychylibymy też będzie tych instrumental również na tych winylach. Więc pierwsza część już jest w zasadzie w preorderze. A ile będzie części? Dwie będą na pewno z tymi klasycznymi, a potem kolejne będą już nowymi boom-bapowymi rzeczami, które teraz robię. Jakby będą znacznie bardziej zaawansowane te bity, ale też spokojna głowa, nie stracą klimatu. MPC-tki czy tam SP-1200, bo ostatnie lata spędziłem właśnie nad trzeszcząco, szumiąco vintage'owym brzmieniem. Zresztą tak jak na płycie Kuby Knapa. Zresztą na tym instrumentale też są bonusowe dwa instrumentale. Na tej płycie jest Kuby Knapa. Z 4 m² i z kolacjonem. No ja też jako osoba, która często się pojawia w różnych dziwnych miejscach, miałem przypadkiem
sposobność, żeby posłuchać kawałków Sokoła chyba dwóch na twoich bitach. Co się stało z tymi numerami? Jeden był, zdaje jeden się. Był, aha. Nie, gdzieś zniknął, jakoś w ferworze walki dowiedziałem się, że ktoś nagrał refreny do tego kawałka i te refreny potem jakoś się nie kleiły z tym bitem i jakoś to zniknęło. Rozumiem. Znaczy, no, kawałki Sokoła na moich bitach to są jego pierwsze kawałki w życiu z gruntu, takie, które się ukazały, więc takich było dużo. Nic nie widzę, bo może widzieć nie chcę. No, pamiętam. Zresztą też muszę powiedzieć, że to też jakby dosyć, wydaje mi się, że my mamy trochę inny gust muzyczny z Wojtkiem Sokołem, no nie? Jakby ja bardzo lubię jego lirkę, bo no to jest, kurde, no to jest chodzący talent, no nie? Zresztą jakby nie patrzeć, no jakby byłem pierwszą osobą, która prawdopodobnie zauważyła to u niego i powiedziała, że człowiek musi zrobić płyty i zrobiliśmy płyty po prostu. A to był jego głos wtedy, co zwróciło na charyzmę uwagę? Jakąś, no nie? Która bierze się zarówno z głosu, jak i z tekstu, który jak przekazuje, no nie? Sposobu formułowania zdań, zbudowania napięcia, no to są jakieś tam wasze zabiegi raperskie, jakby spoko. Mniej więcej łapie o co biega, ale jakby po co to definiować. W każdym razie chodzi o charyzmę i flow, no nie, więc on ma jakby jakiś talent, Wojtek, no. Wojtku, Sokole, szczerze cię pozdrawiam. Natomiast jakby nasza wizja muzyczna jest zupełnie inna. On lubi inną muzykę trochę niż ta, którą ja lubię, no bo ja jestem rzeczywiście funky, no jak mam to inaczej nazwać, lubię funkowe rzeczy, które mają te głuche nuty, jakby, które inaczej z rytmem się jakby... Niekoniecznie melodie muszą być bardzo mroczne i mówiące o ciężarze życia. Mogą być banalne, bo w funku chodzi bardziej o rytmikę, a nie o to, żeby melodykę wprowadzić przyświrowaną. Natomiast, chociaż może przyświrowaną właśnie tak, a nie taką bardzo sztampową i taką jakby ogólnodostępną. Natomiast jakby, no Wojtek lubi takie bardziej rzeczy poważniejsze jakby i ten funky rzeczy jego, no nie lubi. Jak ja puściłem parę bitów z Kubą Knapem, to Wojtek powiedziałby prosto, że ja nie lubię takich bitów w ogóle, mnie taka muzyka jakby nie kręci, nie? Mhm. Więc jakby to wydaje mi się, że finalnie jest jakaś tam przyczyna, dlaczego jakoś ten kawałek się nie znalazł, no bo oczywiście był też trochę funky, po prostu jakby. Nie? No Sokół z duchem czasów zawsze idzie, to jest taki człowiek, który zawsze jest tu i teraz na bieżąco, to jest jego siła też chyba, nie? Znaczy jakby, nie, iść z duchem czasu to jest jakieś podejście, ja wolę kształtować ducha czasu, nawet w małym zakresie jakby, no nie? Mhm. Nie podążać za czasem, tylko wyznaczać jakby jakiś czas. Nie musi być mieć ogólnoświatowego zasięgu, nie wszyscy muszą z moją wizją się zgadzać, ale to ja kształtuję swoje jutro, a nie rzeczywistość i ja się muszę w nią wpasować. A myślisz, że jeszcze hip-hop odzyska te swoje wartości, tą swoją moc, za którą tęsknisz, że znowu będzie taką muzyką buntu, wiesz, antysystemową, jakby, to może jest, ale mniej materialną, wiesz, o co mi chodzi. Jakby, wiesz co, to niekoniecznie tak też można powiedzieć, no bo na przykład jeżeli weźmiemy, rozszyfrujemy nazwę mojego ulubionego zespołu wszechczasów, czyli EPMD, Eric Parrish, czyli Eric Sermon Parrish Smith, Making Dollars. Making Dollars, no. Chodzi o robienie hajsu jakby i to jest uczciwe podejście, aczkolwiek to są dwie polityki, dwa rodzaje polityki, które można wprowadzić. Jedna to jest taki rodzaj, że robimy swoje w najlepszy możliwy sposób, ale swoje, ze swoim patentem. No i nikt nie ma chyba wątpliwości, że EPMD robiło kawałki, ma styl, ma swój groove, ma jakby, poznajesz EPMD po EPMD, koniec. Brzmienie Atari. No niekoniecznie. Do czasu brzmienie Atari, a potem Akai. Raczej bym powiedział, że Akai. Natomiast jakby, no i też wydaje mi się, że to samo jest trochę ze mną, że ludzie jak słyszą moje bity, no to jest voltowy bit, nie? Chciałbym za to mieć pieniądze, ale jakby nie jest tak, że ja wymyślę te bity tak, żeby one były bardziej strawne dla masy, dzięki czemu tych pieniędzy będzie więcej, bo to już jest właśnie wieśniactwo. Mhm. Jakby, no nie, że kiedy jakby robisz rzeczy i myślisz sobie, o zrobię tak, ale to jest za bardzo skomplikowane, tego nie łyknie publiczność, zrobię to w banalny sposób i dzięki temu będę miał fajniejszy samochód w przyszłym roku, nie? No jest jakby, no to jest definicja buraka, po prostu jakby, definicja buraka, czystego buraka, więc jakby cukrowego. Więc jakby tego ja nie robię, nie? Jakby, ale jakby, a idę z duchem czasu, no bo na przykład moje aktualne rzeczy, które robię, są funky, ale mają zakres dynamiki, który jest obowiązujący w roku 2020, no głośność, inne parametry, barwy jakby również, więc jakby w jakimś tam sensie próbuję robić coś nowego. Zresztą wielu jest producentów, którzy takie podejmują usiłowania, którzy jakby nie chcą się przemalować dlatego, bo wszyscy się przemalowują. Więc jakby wszyscy farbą na zielono, to ja też. No to jakby... No to kim ty jesteś? No przemalowańcem, no jakby moment. Więc jakby też nie o to chodzi, żeby stać jak ta krowa, jeść tą samą trawę i nie zmieniać poglądów przez całe życie. Ale to musi być tak, że ty obserwujesz rzeczywistość, analizujesz ją, wybierasz swoją drogę, a nie tempo podążasz za drogą, którą wymyślili inni, bo widzisz, że ona jest udeptana i gładka. No, nie? No to też jest, no to jakby, no ale jakby wiesz, no być może to jest, jakby, być może ja się rzucam jakoś i się w tym życiu ciskam za bardzo, jakby, może tak trzeba też, jakby, nie wiem.
Tak mi jest jakoś bardziej po mojemu. Jesteś fizykiem, to może przez to, że ten umysł masz ścisły, taki wiesz, inaczej kombinujesz. Niedorobiony niż taki, fizykiem, nie mogę powiedzieć. Taki humanista, który nie wie, czym ma się zajmować w ogóle, nie? No fakt, jakby pewne merytoryczne aspekty podejścia do świata kształtują twoją wizję w bardziej przejrzysty sposób, niż kiedy jesteś humanistą i w zasadzie wszystko jednocześnie jest, a tego nie ma w tym samym momencie i nie wiadomo, czy tak może będzie albo nie będzie. Jakby... No, przykładem jest rozmowa z tobą, którą miałem przyjemność odbyć do dokumentu na temat 20-lecia zespołu Hemp Gru. Tam obaliłeś generalnie hipotezę dotyczącą tytułu płyty pod tytułem Ether. No. Znaczy, nie obaliłem hipotezy Etheru, bo ona została obalona przez kogoś innego. Ja tylko zacytowałem, bo nie chciałbym tu nikomu zrobić przykrości. W XIX wieku już została obalona, tak? No pewnie jakoś tak pod koniec XIX wieku. No, a skoro jesteśmy w skate shopie, czyli w sklepie przeznaczonym dla skate'ów, chciałem zapytać o twoje wspomnienia, przygody związane z tą dyscypliną, z tym stanem świadomości. Okej, no więc może tak. Trafiło mi się tak w życiu, że wylądowałem w liceum w klasie, w której mnóstwo ludzi to budzi skejciki. Kiełek, jakby to całe środowisko tej pierwszej fali skejtowskiej, Stikorama, Kiełek, to byli ludzie, z którymi ja się po prostu kolegowałem, przyjaźniłem jakby i to... To było zarzewie jakiegoś środowiska, które później stało się również środowiskiem hip-hopowym. Polska to był taki kraj, w którym rzeczywiście hip-hop i deskorolka się bardzo mocno kleiły, mocniej niż w innych krajach. Wydaje mi się, że to z powodu przyjaźni warszawskich między skejtami a deskorolkowcami. Tak było z moleściakami, tak było z moimi kumplami. Ja próbowałem parę razy jeździć na desce, ale no jest moje upośledzenie polega na tym, że mam problem z utrzymaniem równowagi na przedmiotach poruszających się, gdy ja muszę stać na nich, nie? Jak siedzę na rowerze, to jeszcze spoko, jeszcze daję radę. Jak staję na tych pedałach, to też jeszcze tam, jak się trzymam kierownicy, to pewnie na hulajnodze bym sobie poradził. Ale na desce jakoś, jak zaczynam liczyć, co tam trzeba zrobić matematycznie w głowie, żeby się przemieścić, to zupełnie nie wychodzi. No i wiesz, jakby po krótkim czasie jakąś tam prób się poddają z tą deską. Ale jakby bardzo lubię ogólnie to środowisko, jakby to są bardzo mi bliscy ludzie. Absolutnie jestem fanem deskorolki, jak chłopaki skaczą gdzieś, to zawsze z przyjemnością patrzę i myślę, że o, moi ludzie, nawet jak to są po paręnaście lat dzieciaki, nie? No to jakby to są moje ziomki. Jak skaczą na deskach, to jakby absolutnie dla takich ludzi robię muzykę i zawsze, jak myślałem o tym, kto jest adresatem, no to właśnie deskorolka to jest mnóstwo, jakby duży procent tych osób, które do których zawsze trafiałem z tymi bitami, do których chciałem trafiać i o których myślałem, kiedy myślałem o odbiorcach mojej muzyki. Także jakby przybiłem piątkę ze wszystkimi deskorolkowcami, patrzę na nich pod górę, bo oni umieją, a ja nie umiem, więc jakby jeździć fajnie, więc jakby szacunek za to, utrzymanie równowagi. No ale czas zatoczył trochę pętlę, bo tak, ukazał się dokument o moleście, czyli te wszystkie utwory ze skandalu znowu, znalazły się w centrum uwagi opinii publicznej. Uczestnicy największej gali popkillerów melanżowali pod Kapitolem. Jakby nie patrzeć. Tak, no mówię, deskorolka i hip-hop w Polsce to są bardzo, bardzo jakby sklejone tematy. No i też deskorolka, z tego co wiem, to globalnie bardzo jej popularność rośnie. Może to jest też tym spowodowane, że to jest sport indywidualny, covidowo, może nie trzeba, wiesz, nikim się przytulać, uprawiając właśnie tę dyscyplinę. Tak się zastanawiam, dlaczego. No w ogóle wydaje mi się, że to jest fajny sport ogólnie, no kurde. Znaczy jest trochę, no niestety jest trochę też kontuzyjny, no nie? Natomiast ogólnie no daje wolność na ulicy przemieszczania się jakąś, prawda? Z drugiej strony ten pojazd nie jest jakiś taki, że musisz go parkować, tylko bierzesz go pod pachę i wjeżdżasz. Więc no spoko, to jest taki streetowy jakby styl. No. W zasadzie zdziwiony byłem, gdy ta deskorolka traciła na popularności. Teraz jak gdy jest wraca, no to wydaje mi się absolutnie naturalne. Ja też jakby z moich okien słyszę, jak dzieciaki kleją oli pod domem, cały, jakby w tym roku i w zeszłym na nowo. Więc pozdrawiam też gocławskich skateboardowców, kurczę. Tę ekipę spod Tesco, spod Lidla, przepraszam. Pod Lidlem? Pod Lidlem, na tyle Lidla normalnie zrobili sobie tam skatepark, znaczy pewnie ich tam przeganiają stamtąd, ale jakby pozdrawiam serdecznie. Miło się mija tych ludzi, miło słychać z okna, jak te deski skaczą, bo to jest zawsze związane z jakąś swobodą myślenia też u ludzi. Najczęściej ta swoboda latania w powietrzu nad asfaltem się trochę klei ze swobodą pojmowania rzeczywistości. Deskorolkowcy mają tą swobodę w sobie, ja to bardzo lubię u nich jakby. Tak, gdybym sam miał jeździć, to też bym był, ale jakby spoko. Wolt, bardzo Ci dziękuję za super rozmowę. Też polecam wszystkim odbiorcom, żeby sobie to jeszcze obejrzeli drugi, trzeci, czwarty raz i głęboko się skupili na słowach, które przekazał
Sebastian, bo to myślę, że to są ważne słowa na różne ważne tematy związane z hip-hopem. Ponieważ to jest ostatni odcinek tego sezonu, to zwracam się też do Was, żebyście pisali nam w komentarzach, jakich gości chcielibyście zobaczyć w kolejnym sezonie Rap Talku. Wolt, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Super w ogóle, że no, mogliśmy ją odbyć. Dzięki. Aloha.